Halo, Dejwik. Tak? 100 lat. Dzięki. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson, jest ze mną dzisiaj Dave, prawda, tutaj ze swoim prezentem, który elo, dostał. Elo. Pa, ale masz fajny, jak to się nazywa? Karnister. Karnister, tak? Chyba no. Chyba karnister. Dobra, w każdym razie, co to są za tabliczki? Do tosta, twoja siostra jest w domu. Uwięziona, co? Jak w domu? W jakim domu? Czekaj, tu? Halo? Dzień dobry. Czekaj. Halo, moja siostra. Halo, siostra. Kurde, nie ma. Stary, nie ma. Nie ma, tu jest pusto. Dobra, dobra, ale to czekaj. Chodź szybko w kimę, Dobra, leżę. Leżę, ale... Dobra. W każdym razie ja wczoraj... O, patrz, jak szybko poszła noc. Dobra, jest moja siostra uwięziona, ale zanim przejdziemy do tego, co tutaj jest zrobione, bo ja nie wiedziałem, że tutaj takie tabliczki stoją, to koniecznie wbijcie nasze w shopa, ponieważ... Prawda, warto wbić nasze w shopa, tam za niedługo obiecujemy, że pojawią się te plecaki, tylko czekamy na weryfikację i na inne takie rzeczy, z którymi jest jakiś problem i nie wiemy dlaczego, ale będziemy męczyć ich tam mailami, żeby się to wszystko przyspieszyło, bo chcemy, żebyście już mieli te plecaki, my sami byśmy chcieli chętnie sobie takie plecaki kupić i tak dalej, więc postaramy się, żeby to było jak najszybciej. Możecie tam wchodzić na tego shopa, prawda, doglądać sobie, czy już jest, czy może jeszcze nie, myślę, że warto, ponieważ tam fajne rzeczy są, fajne rzeczy shopowe. Ja co prawda teraz nie mam koszulki, bo jest w praniu, ale... Prawda, szef shop zawsze na propsie. Dobra, słuchaj, Davison. Ważna sprawa, musimy uratować moją siostrę. Bo jest uwięziona w domu, tylko nie widzę jej tutaj. A do, w jakim innym domu jeszcze może być uwięziona? Dom. No sprawdźmy wszystkie domy, jakie może znamy. Dobra, no czekaj, no Weronka jest na serwerze. A może ale zaczniemy patrz, od domu mojej ale, mamy, ale patrz, ale ciekawe to jest, bo patrz, jest Weronka na serwerze, a jest też moja siostra, ale jej nie widać i ją dopiero zobaczymy chyba, jak ją spotkamy. Możliwe. Nie wiem, jak to działa. Dobra, czekaj, a w domu tej to może jeszcze jest u mnie. Dobra, szukam u siebie, może dobra, tutaj będzie moja siostra. Kurde, ale jestem zestresowany trochę. Halo, siostra? Halo? Kurde, nie ma jej tu, stary. Ja widzę, co ty tam robisz. Ja wiem, co ty tam już rozpocząłeś za produkcję. Nie, bo ty nie doceniasz. Nie, to... Naprawdę zaufaj. Ja idę zobaczyć, czy Weronka jest. Idę zobaczyć, czy Weronka jest u siebie. Zaufaj. No, nie. Nie, naprawdę, no to nie jest nic negatywnego. Nic o Norbercie. Dobra, idę, no, gdzie jesteś? Ja idę zobaczyć tutaj, czy ten... Czekaj, właśnie, ej, w ogóle tak swoją drogą to patrz, Oliwka znikła na jakiś czas, ale świnie George'a zostawiła. Przykro trochę, dobra, że George no tak sam ten... Dobra, no to zróbmy ty... to, co trzeba w końcu zrobić. Aha, tu co? Jest ty! Stary, jest problem. Co się stało? Widzisz to? Ona nie wzięła tego dalej, gdzie ona jest? Znikła. Ona gdzieś musiała... Stary, się wyprowadziła, ale zostawiła George'a, stary, to jest... Ona zamiast wejść, to wyszła. No nieźle, nie? Dobra, czekaj, idę zobaczyć do Weronki, czy jest, bo jest na serwerze. George'a, bo jestem głodny. Nie, no, zostaw go, bo jak jednak wróci, to co wtedy? Kill George? Nie, jeszcze nie. Nie mamy grilla gotowego, wiesz? Ty, dobra, ej, otwarte tu są drzwi. Bo może wluftuje, halo? Może gdzieś tutaj ten. Może gdzieś tutaj zbiera coś i tak dalej. No nie wiem, może... Jak nie, to nie. Dobra, trudno. Może do kopalni poszła, Szkoda, że drzwi nie zamknęła. Grilla? No. Chodź, robimy grilla. Znalazł, jak się to robi i teraz będzie mi tutaj, kurde. Ale ja umiem na plecach. A, widzisz, smażyć sobie plecy umiesz? A, umiesz tak tańczyć jak ja, byku? Ja jasne, że umiem. Dobra, ale ja tańczę jak totalny... Dobra, no może też... A umiesz tak? No, tego jeszcze się nie nauczyłem, ale się nauczę, Dobra, a patrz, a umiesz pod wodą? Czekaj, to było... czołgam się pod wodą. Ale ty masz jakieś jeszcze inne, to... Dobra. Zoom, patrz, tu, dłużej tą technikę ogarniesz po prostu, dlatego. I tak się można skradać, pa, jestem jak rak pod wodą. Dobra, nieważne, w każdym razie wychodźmy stąd. Chodź, lecimy. Ty, jest jeszcze jeden dom! Jaki? Jest jeszcze ten dom przecież, gdzie moja ten dom, no ten dom, co, wiesz który, nie wiem jak go wytłumaczyć, ten dom mojej rodziny. Dom, a. No stary, tam jeszcze nie byliśmy, dobra, chodź tam, lecimy zobaczyć, co tam jest takiego, ponieważ czuję, że tam coś może być, patrz, prawda, ładny posąg twój tutaj stoi, tylko jak tak patrzę na tą twoją głowę. Ty faktycznie nic nie zrobiłeś takiego złego, ale dobra, no nie wierzyłem ci. Jak tak patrzę na tą twoją głowę, to jest taka trochę płaska. No, to prawda, ale ja też dobra, taki jestem w realu. Czekaj, no to prawda. Dobra. Okej, czekaj, gdzie jest to? Czekaj, bo nie mamy, my nie mamy żadnej łódki, stary, trzeba w końcu zainwestować w jakieś statki czy coś, bo tu po prostu...
Nie mamy czym w ogóle podróżować przez wodę i trzeba tymi flakami wiecznie, a fajne byłyby takie podróże, prawda, stateczkiem sobie można byłoby tutaj... Dobra, to ja napiszę do mojego wujka, on pracuje mówisz? W liniach lotniczych, no. Będzie w stanie ogarnąć może jakiś statek. Dobrze. No to, to fajnie. Pusząc, dobra, ja jestem koło tego domku. A ja zgubiłem twoje poważanie, czekaj. Mówię, co? Czekaj. Dobra, nie, no ja już przeszedłem. Twoje poważanie. Czekaj, ej, ale tu nic nie ma, stary, nie ma jej tu. Nie mam, ja cię nie widzę, poczekaj. Bo no ale bo ty... Bo ty a kurczę, widzę. No widzisz, kurde, jak podróżuję przez krzaki, ty. Odkryłeś, odnalazłeś moje poważanie? Co? Odnalazłeś moje poważanie. Ej, ale tu było coś, pod tym jeszcze. Tam możemy pójść jeszcze zobaczyć, ale czy tam jeszcze domek nie ma. Domek no ale tam sprawdziłem, stary, no i tu nic nie widzę. A pod każdym kątem tu nie sprawdziłeś. Czekaj, jeszcze pod tym kątem nie sprawdziłem. Nie, no tu też jej nie ma. A ten kąt sprawdziłeś? Który? Czekaj, nie mogę wyjść. Nie sprawdziłeś, bo jest tu drewno. No ale co nam drewno? Chodź tam na dół, To jest jakaś wskazówka. Nie, to żadna wskazówka. Drewno? Dobra, no. Chodź na dół. No, są różne etapy wskazówek, nie? Ja tu jest... Ej, co tam Weronka robi na dole? Jak Weronka, gdzie? Tam, widzisz? Chodzić sobie, no. Co jest no, grane? Nie wiem, dobra, no, czekaj. Przyszła, ty, ale jak? Kurde. No, ona w kopalni jest pod moim Javirem normalnie, ty. Przyszła dobra. Sobie, kurde, normalnie. Dobra, no ja jest... Ej, tego tu nie było. Co to kurde jest? Nie wiem, zamykam to. Wow. A tu co? Tu... Aha, dzięki, co dzięki, jest? Myślałem, że mnie zamkniesz. Ej! Halo, Dave. Co tam? Co tam? Mam cię, złapałem cię, cwaniaku. Jesteś pewny siebie? To zapraszam cię na tutaj wiadomość. Nie, już mnie ten. Weź ją rozwal. Od drugiej strony ją rozwalę. O, dobra. A chciał zatrzymać tabliczkę jeszcze, liczę na jakąś ten. Ale czekaj, co tam dalej jest? Tu jest jakieś zejście na dół, widzisz? A tutaj coś jeszcze jest. A coś to otworzyło. Ej, dobra, to otwiera. Dobra, otwórz tam tą dźwignię. Weź ją przekręć. No. No, to jest to otwiera, dobra, chodź na dół. Dobra, idziemy na dół, zobaczymy co tutaj się dzieje. Bo... Kurde, jak to jest połączone? Stary. Co tu się dzieje? Tu jest Weronka. Halo? Czekaj. Halo? Jeśli chcesz uratować... Co? Jaką siostrę? Co? No patrz kto... Co? Jeszcze raz, czekaj. Jeśli chcesz uratować siostrę, musisz przynieść wszystkie cenne dla ciebie rzeczy i oddaj mi je do skrzynki. Ty mi nie powiedziałeś, że to jest twoja siostra. Nie wiedziałem, że to jest moja siostra! Skąd... Wiedziałeś, że jesteś moją siostrą? Nie wiedziałam. No widzisz, kurczę, nikt tu nic nie wie, co jest grane. Dobra, musimy ją uratować, trzeba odłożyć wszystkie... Ja chcę ją uratować. Ty, no ale... Czekaj, no, a zróbmy taki trik, patrz, po prostu... Bang. I co, nic się nie stało? Nie, no nic tam nie ma, ale co jest grane, no i co i... Skąd ty się tu wzięłaś w ogóle? Powiedz. Ja nie wiem. Ale no... Tam tu wyspana. Dobra, a tu na Palionowie, to skąd się wzięłaś? Dlaczego? Pajek jak ją przerzuciło. Ona się umie teleportować jak Enderman, hopie, albo jak Pajek tak przeskakuje, no. Ona sobie po prostu przyszła. Tak? Po prostu przyszłaś? Przeprowadziła cię. No, kurde, dobra, ej, oddajemy tutaj te cenne rzeczy. Ej, oddajemy te cenne rzeczy tu, czy nie? A co ty, bardzo ja mu tutaj oddam flakowi. Idziemy stąd. Ale on się może pogniewać, stary. Dobra, chodź, dobra, uciekaj stąd, uciekaj stąd. Chodź, idziemy. Chodź, dobra, nie wiem, zobaczymy, co się wydarzy. Ale, czekaj, bo spadam, nie mogłem się utrzymać na drabinie. Ej, dobra, to jest dla mnie szok tego dnia. Okazuje się, że Weronka to moja siostra, no to nieźle. To już wiemy, kto tutaj... Zapraszam. No nie. Dobra, chodź. I tu na dół teraz. Dobra, i tu drabiną znowu do góry, dobra. Uratowaliśmy ją, ty stary, ale tu nikogo nie było, ale wiesz co, ja się boję, że ten ktoś nas znajdzie ostatecznie i tak. A nikt nas nie znajdzie, kurde. Wiesz co, Davik, ja proponuję, żebyśmy się nachylili nad tą sprawą. Mówisz? Nie, ja bardziej nie tyle, co się nachylę. Ej, weź się nachyl. Ja się siadę. A ja se legnę. Ja zasiądę, bo mnie to zastanawia ta sprawa i muszę... A patrz, jak se chilluje na kamieniu koło wodospadu. Muszę kapkę dłużej pomyśleć nad tą sprawą. Weronka nie potrafi wyjść stamtąd. Dawaj, uda ci się. O, dobra, jest dobrze. Ej, dobra, uratowaliśmy ją, czyli jest bezpieczna. Dobra, to w sumie... Dobra, ja nie wiem, co ja mam o tym myśleć w ogóle, bo okazuje się, że ona jest moją siostrą, ja nie wiem, skąd ona się tutaj wzięła, to jest dziwne. Nie rób.
Nie rób. Co to jest? Nie robię tego, co myślisz. E? Zobacz. Co? David, to jest 3LO, trzecia LO, a nie LO. No, moja klasa. Trzecia. 3LO, nie umiał napisać E. Ja, dobra. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Okazało się, że Weronka to moja siostra, więc już wiem, kto jest moją siostrą. To najważniejsze, tak ogólnie to siema siostra. Podaj rękę. O. Cześć, Sioratosta. Dobra, trzymajcie się, widzimy się jutro. Na razie, pa, pa.